MMA.pl, Michał Rogoziński, jesteśmy na KSW 57, a z nami Tomek Drwal, no po przegranym pojedynku z Patrykiem Kincelem, ale z tego co mi powiedziałeś, to nie jest ci przykro wyjątkowo. No ale stary, no dlaczego mam mieć przykro? No, był gość, przeciwnik, okazał się lepszy, wchodzisz do oktagonu po to, żeby wygrać i zawsze wychodzi wygrany, zawsze przychodzi przegrany, więc dzisiaj nie mój dzień. Nie mój zawodnik i nic więcej. No. A powiedz, czy wychodząc, jaki miałeś game plan? Bo wiem, że na pewno chciałeś dać widowiskowy pojedynek. Wracając do tego, co było kilka miesięcy temu z Łukaszem, wiem, że były tam różne słuchy, chodziło o tym, że niektórym się podobało. Mi się osobiście podobało, bo była precyzja, ale dużo więcej tych ciosów dzisiaj padło. Czy taki było gdzieś twoje założenie, żeby poboksować? No tak, ale też wiedziałem, że Patryk też jest uderzaczem, a ja lubię, wiesz, no mało tego clinchu było, gdzieś tam się próbowałem ratować, natomiast no chciałem po prostu iść na jakąś tam, walkę bokserską czy kickbokserską, no i się udało, no nie udało się tylko tyle, że mina wchodziła, jakby nie wchodziło, no lepiej czuł te ciosy, lepiej czuł dystans i, no i tyle, nie? Właśnie to czucie dystansu widać, bo że przynajmniej te uniki jakieś robił, chociaż jakby te przyruchy i kiwki z twojej strony, no jakby dużo więcej ich wykonywałeś, ale powiedz mi, dlaczego myślisz, że to wyczucie dystansu dzisiaj nie było takie jak zazwyczaj? Słuchaj, no nie wiem, no to dopiero przyjdzie pewnie za jakiś okres, dlaczego tego nie było. No dla mnie, wiesz, no gość był po prostu nie do przejścia dzisiaj, niesygnalizowane tylne ciosy, znikąd tak naprawdę, lądowały na moim, wiesz, prawym oku, no i tyle, no i to zrobiło robotę, no po prostu mnie porozbijał sukcesywnie, delikatnie i tyle. Nawet nie wiem, która tam minuta była, chyba czwarta czy któraś, że to, no jeden czas taki weszł, że mi tam, że naprawdę potrzebujesz, aż mi na nogach ugięło, no i tyle, no. To było tak, że tam chyba zanim ten prawy mocny poszedł sierp, to wcześniej trafił lewym sierpem, to też jakby chyba to chyba poczułeś. Ja już nie wiem, co czułem, czy nie, no więc mam to gdzieś, nie? Wiesz, co czułem. Mamet Halidow był przy klatce razem z Maćkiem Kawulskim i mówił ci, żebyś tam okopywał, podpowiadał ci, okopuj tą nogę, tą łydkę, bo ma wysuniętą ją Patryk do przodu. Widziałem, że tam parę razy kopnąłeś, to słyszałeś, czy po prostu? Słyszałem, ale nawet nie słyszałem, że to był Mamet, myślałem, że to był Kamil, nie? Ale to wchodziło, to akurat też było w game planie, żeby okopywać. No i tyle, nie? Słuchaj, no co tu? Nie ma co tylko ich dybać, no trzeba sobie tam powoli trenować, bawić się dalej tym i tyle. No ja jestem szczęśliwy, że jestem, walczę na KSW, jest, wiesz, jest impreza, jest dobrze, no. Jest to ostatnio popularny slogan. Jest impreza, jest Kubańczyk, jest impreza, ale to nie wiem, czy kojarzysz te klimaty. Natomiast no, wróciłeś po tej przerwie długiej po walce z Michałem Matelą, teraz dwie walki w tym roku. Gdzie Tomek w przyszłym roku cię będziemy mogli zobaczyć, mniej więcej kiedy? Słuchaj, Michał, jakbyś robił ten wywiad z resztą tych dziennikarzy tam obok, to tam już padło takie pytanie i nie musiałbym drugi raz tego samego powtarzać. Więc jest tam taki pan w blond lokach. Siedzi obok niego Mamet Kalido, więc wyjście sobie tą kamerkę ze światełkiem i zadajcie mu to samo pytanie, bo to on rozdaje karty odnośnie kto, gdzie, z kim walczy. Nie ja. Ja tylko się mówię tak albo nie. Tyle. Ale chyba jesteś na tym, bo rozumiem, że masz jeszcze kontrakt z KSW, więc na 2-3 walki. Zabierzesz już tego pana stąd, bo kawę bym chciał się napić. Dobra, Tomek. Z prądem to ty chyba same produkujesz whisky, więc nie wiem, możesz... Produkuję swój własny prąd i zaraz idę do mojej szklanki rysy sobie nalać tego bursztynowego prądu. O, proszę bardzo. Jest. Tak, dla zwycięzcy dzisiaj jest flaszeczka. No to ładny prezent. I tyle. Dobra, Tomek, dziękuję ci bardzo w takim razie i wracaj do zdrowia i do zobaczenia. Dobra, dziękuję, na razie. Dzięki.